Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i obecnie prowadzę taki cykl nauczań, który nazywa się Z łaski przez wiarę. Dzisiaj mamy piąty odcinek, piątą część tego cyklu. Ten cykl jest podzielony jakby na dwie takie strefy. Pierwsza strefa to strefa mówiąca o łasce, druga o wierze i o jakby całokształt tego pokazuje związek łaski z wiarą, zależność i współpracę. I dzisiejszy odcinek, on będzie dotyczył łaski, która przejawia się jako Boże życie, czy też łaski, która jest nośnikiem Bożego życia, kanałem Bożego życia. Chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli w 1 Mojżeszową 2:7. 1 Mojżeszowa 2:7, czyli Księga Rodzaju, 2 rozdział, 7 werset. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nos jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. A więc widzimy tutaj, że Bóg tworzący, Bóg, który człowieka wyprodukowuje, on robi jego powierzchowność z elementów martwych, natomiast i dopiero w ten produkt, ten martwy produkt, on wpuszcza dech życia i w wyniku zaistnienia tego życia ten martwy produkt zaczyna funkcjonować. Czyli widzimy, że całe jestestwo człowieka, ono jest uzależnione, absolutnie uzależnione od życia, prawda? Więc widzimy tutaj, jakby mając zrozumienie, że ta łaska, ona jest tą niezasłużoną Bożą przychylnością i Bożą zdolnością w nas, widzimy, że tak naprawdę ona manifestuje się poprzez ekspansję Bożego życia w nas. I dalej, 1 Mojżeszowa, ta sama księga, 2 rozdział, werset 8 i 9. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Widzimy, że Bóg umieszcza człowieka w atmosferze życia. Bóg umieszcza człowieka w atmosferze życia i widzimy tutaj pewnego rodzaju trzy rodzaje drzew. Widzimy drzewo, które jest, jak mówi Słowo Boże, przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. I to jest jakby jeden element, przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Widzimy też drzewo poznania dobra i zła i widzimy drzewo życia. Tak jak trójjedyny jest Bóg, Ojciec, Syn i Święty Duch, tak On stwarza trójjedynego człowieka, który to człowiek powstaje z formy zewnętrznej, czyli z formy cielesnej, z głębokiej formy wewnętrznej, czyli z formy duchowej, gdzie znajduje się dech życia i w wyniku połączenia kombinacji tych dwóch elementów, czyli tej formy zewnętrznej i formy wewnętrznej, powstaje trzeci element nazywany duszą człowieka, czyli psychiką. Widzimy tutaj odzwierciedlenie tego nawet w tych drzewach, które Bóg tam zasadza, że te drzewa, które są miłe do oglądania i dobre do jedzenia, to one prezentują tą zewnętrzną formułę, to jest to, co jest cielesne. Widzimy też tą głębię duchową, gdzie znajduje się życie i tam widzimy to samo centrum człowieka, widzimy drzewo życia, widzimy drzewo poznania dobra i zła, które tutaj ono prezentuje upadłą duszę człowieka, czyli duszę, która odeszła od przyjmowania życia, a skupiła się na tym, co widzialne, czyli na tym, co miłe do oglądania i przyjemne do jedzenia. Więc widzimy tutaj też, jak w tym całym, te całe środowisko pokazuje, w jaki sposób to wszystko się wydarzyło i w jaki sposób też, jakby, jakie są źródła
tutaj tych dwóch zasobników, że tych zasobności, że jest jedno źródło życia, które tak naprawdę uaktywnia wszystko, jest zewnętrzne źródło, jest to źródło śmierci, które wszystko dezaktywuje. A więc łaska Boża, ona jest ściśle związana z tym źródłem życia. I o tym, na tym będziemy się dzisiaj skupiać. Będziemy się przyglądać na łaskę jako źródło naszego życia. Ewangelia Marka, dalej, drodzy przyjaciele, biegniemy. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 werset. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 werset. Słowo Boże mówi tak: albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Czyli Jezus dokonuje przełomu. Widać, że Jezus tutaj przychodzi na tą ziemię w miejsce absolutnego upadku człowieka, w miejsce tego zniszczenia, w miejsce, które zostało stworzone w wyniku tego, że człowiek przestał czerpać ze źródła życia i zaczął czerpać z tego, co jest na zewnątrz, czyli z tego elementu martwego, który jest stymulowany przez diabła. Widzimy Jezusa, który przychodzi, Jezusa, który jest jakby tą kwintesencją Bożej łaski, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Więc widzimy, że Jezus przychodzi, aby dokonać przełomu. Jakiego On chce dokonać przełomu? On odwraca przez swoje życie, przez swoją śmierć, zmartwychwstanie, w niebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, odwraca ten proces odejścia od źródła życia. Czyli ta łaska, która jest przez Chrystusa Jezusa nam dana, ona odwraca procesy śmierci i przywraca procesy życia. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na taki temat, jak rozróżniać i korzystać z tej łaski jako źródła życia. Ewangelia Jana 12:25. Ewangelia Jana 12:25. I Słowo Boże mówi tak: kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Mowa tu o umiłowaniu martwego elementu. Czyli tutaj Słowo Boże nam pokazuje, że kto miłuje coś, co życiem nie jest, tak, to życia mu to nie przyniesie. Ponieważ życie na tym świecie, przyjaciele, to co jest, wszystko co jest poza Chrystusem, wszystko co miało w naszym życiu miejsce do momentu nowego narodzenia, jest martwe same w sobie. Znaczy, że tak powiem, było martwe. Kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, kiedy zacząłeś przyjmować łaskę do swojego życia, stałeś się nowym stworzeniem. To co stare uległo absolutnemu zniszczeniu. I ty musisz teraz na to tak się przyjrzeć, że jakby łaska powoduje, że wzrasta, jakby tworzy się w nas bardzo silna mentalność, że to co jest na zewnątrz jest niszczące. A więc łaska, ona prowadzi nas do życia wewnętrznego, do życia drzewem życia, do życia odrodzonym duchem. A więc tutaj jest pokazane, że kto miłuje to, co zewnętrzne, czyli te życie zewnętrzne, to ten tym się nie nasyci i to go jedynie dobije, to go jedynie załamie. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, idziemy dalej. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, wersety 22-23. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarmem, a ciało niż odzieniem. A więc tutaj jest użyte greckie słowo bios na te życie, że te zewnętrzne życie to jest ten bios i on wymaga od nas tych zewnętrznych elementów podtrzymywania, czyli my musimy
te bios nasze zewnętrzne karmić, poić, ubierać, dbać, jakby bo funkcjonujemy w upadłej rzeczywistości tego świata i ta nasza zewnętrzna powłoka funkcjonuje jako ten nośnik tak naprawdę tutaj naszego ducha. Natomiast Słowo Boże mówi, żeby nie troszczyć się, czyli nie przykładać zbyt wielkiej wagi do tego życia bios, bo ono jedynie ma na pewien okres czasu, czyli czasu tego życia tutaj na ziemi, utrzymać naszego ducha. Więc jakby łaska, ona powoduje, że nasze oczy odwracają się od tego, co zewnętrzne. My nie rozbudowywujemy tego, co zewnętrzne, ale my budujemy to, co wewnętrzne. Sięgamy do źródeł życia wewnętrznego. Łaska, ona nas prowadzi do źródeł życia wewnętrznego i jednocześnie ona dyskredytuje to, co jest zewnętrzne. To, co jest zewnętrzne, ma jedynie posłużyć nam jako tymczasowy nośnik. Ewangelia Łukasza, dalej 17 rozdział. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, werset 33. Mówi do nas tak. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. A więc widzimy, że dalej Bóg nam pokazuje, że jakby skupianie się na tym szerokim rozbudowywaniu życia zewnętrznego jest to wielki błąd. Łaska tam nie działa. Łaska działa, kiedy my jakby, łaska działa w naszym życiu wewnętrznym. Czyli życie chrześcijanina to jest rozbudowa życia wewnętrznego, a nie rozbudowa życia zewnętrznego. Te rzeczy zewnętrzne, one się pojawiają w naszym życiu jedynie w tym celu, aby nasze życie wewnętrzne mogło być prawidłowo propagowane. Rozumiecie, przyjaciele? Czyli tak naprawdę ubranie służy człowiekowi, a nie człowiek ubraniu. Na tym rzecz polega. I ostatni element, Ewangelia Łukasza 12:15. Ewangelia Łukasza 12:15 mówi do nas tak. Powiedział do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy życie wasze. Nie od obfitości dóbr, czyli nie od manifestacji tego, co na zewnątrz. Nie od tego, co zewnętrzne, zależy wzrost naszego życia. Czyli łaska, ona nie współpracuje z tym, co zewnętrzne. Łaska współpracuje z tym, co wewnętrzne. I dopiero rozbudowa wewnętrznego człowieka, ona w sposób naturalny, automatyczny przyciąga zewnętrzne dobra. Ponieważ te dobra, one mają służyć drzewu życia, które jest w nas. Niczemu więcej. I widzimy tutaj kolejną rzecz. Ewangelia Jana, znany fragment, rozdział 10, werset 10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraj zaczynać wytracać. Ja, mówi Jezus, przyszedłem, aby miały życie i obfitowały, aby owce, czyli my, nowonarodzeni z Bożego Ducha ludzie, ludzie żyjący z łaski przez wiarę, abyśmy mieli życie i abyśmy obfitowali. Po to przyszedł Jezus. Po co przyszedł Jezus? Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. A więc Jezus chce, abyśmy żyli Jego życiem i wskutek Jego życia mieli obfitość. Rozumiecie, do czego doprowadza nas łaska? Życie z łaski, ono wprowadza nas w miejsce, kiedy my otrzymujemy od Boga źródło, z którego możemy czerpać. To nie jest enigmatyczna jakaś siła, ale jest to pokazanie nam źródła, otworzenie nam tego źródła. Póki nie otrzymałeś łaski, póki byłeś starym człowiekiem, póki nie narodziłeś się z Bożego Ducha, ty nie miałeś otwartego źródła życia. Kiedy ty narodziłeś się z Bożego Ducha, kiedy przyjąłeś Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, źródło życia dla ciebie zostało odkryte, zostało ono obnażone i ty masz pełne prawo, aby z niego korzystać. I żeby żyć z łaski, to my musimy czerpać z tego źródła życia. Musimy na nim być skoncentrowani, skupieni. I musimy jakby, ta nasza koncentracja, ona ma polegać na tym, że z jednej strony my
przebywamy w obecności Bożej, z drugiej strony my odpychamy to, co zewnętrzne i nie mylimy tych dwóch elementów. Dzieje apostolskie 5:20. Jedziemy dalej. Dzieje apostolskie 5:20. Tutaj jest napisane tak: idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludziom w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życie. A więc widzimy, że słowa Boga w naszym duchu darzą życie. A więc widzimy, że łaska, ona w naszym życiu się będzie poszerzała w wyniku przesycania się Bożym Słowem. A przesycanie się Bożym Słowem jest ściśle związane z przebywaniem z Bogiem i rozbudowywaniem z Nim tej głębokiej, intymnej relacji, ponieważ to słowa Boga darzą życiem, prawda? I potem, kiedy też my uwalniamy te słowa Boga, no to one dalej to życie niosą, czyli słowa Boga, one są nośnikiem łaski. A więc łaska jest ściśle związana z nasycaniem się słowami Boga. Przez co? Przez to, że my przebywamy z Bogiem, przebywamy z Jego spisanym słowem, przebywamy z Jego objawionym słowem w naszym duchu. Rozumiecie, przyjaciele? Lecimy dalej. List do Rzymian 5:10. Chciałbym, żebyście notowali sobie te rzeczy, żebyście mogli z nich później korzystać, studiując to osobiście. List do Rzymian 5:10. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A więc widzimy, że cały czas tutaj jest ten nacisk na to, że Jego życie ma się przez nas manifestować. Więc czym jest manifestacja łaski? Manifestacja łaski to jest przyjmowanie Bożego życia i uwalnianie Bożego życia. Na tym rzecz polega, przyjaciele. Rzymian 8:2. Następny element. Rzymian 8:2. Bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. A więc łaska, ona używając życia Bożego, ona powoduje, że stajemy się coraz bardziej wolni od wszelkiego błędu, który by nas mógł prowadzić do jakichś tam elementów śmierci. Czyli jesteśmy wolni od śmierci, jesteśmy wolni od wszelkiego błędu, czyli grzechu, jeżeli my funkcjonujemy w życiu Chrystusowym. Życie Chrystusowe, które jest w naszym duchu, ono musi być priorytetem, jeżeli chodzi o naszą koncentrację, aby być skoncentrowani na rozwoju wewnętrznego człowieka, z którego to człowieka życie będzie płynęło. Dalej, list do Rzymian, 8, werset 5 i 6. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Więc każdy impuls śmierci przychodzi przez naszą zewnętrzność, naszą cielesność tak zwaną. Ja przez cały czas przypominam nam, że nasza zewnętrzność, nasza cielesność, ona ma jedynie nosić naszego ducha. To nie znaczy, że my nie mamy dbać o jej podtrzymanie. My mamy dbać w normalny sposób o siebie, jak każdy człowiek. Dbamy o siebie, jemy, pijemy, ubieramy się, pracujemy, gromadzimy dobra różnego rodzaju. Bo to są rzeczy, które są potrzebne w związku z utrzymaniem naszej fizyczności. Potrzebujemy też komfortu życiowego, to jest normalna sprawa. Nie jesteśmy, oczywiście my możemy wytrzymywać w różnych warunkach i z Duchem Świętym jesteśmy w stanie wszystko przetrzymać. Natomiast jesteśmy stworzeni do tego, aby żyć w warunkach komfortowych, żeby żyć w dobrych warunkach. Więc też ta łaska Boża, ona to nam zapewnia. No ona otwiera nam te rzeczy. Cała wymiana krzyżowa jest związana z tym, że możemy być zdrowi, możemy mieć pieniądze, możemy uwalniać nasze talenty, umiejętności itd., itd. Ale te wszystkie rzeczy, one są związane z rozbudową wewnętrznego człowieka, nie z rozbudową zewnętrznej infrastruktury. Często można to było zobaczyć za czasów komunistycznych, że tak naprawdę na jednego pracownika przypadało w cudzysłowie trzech dyrektorów. I tutaj jest podobny temat, jeżeli chodzi o
taki stosunek zewnętrzności do wewnętrzności, że ta zewnętrzność, ona jest jedynie po to, aby stymulować wewnętrzność i nic więcej. Rozumiecie? Także widać, że ponieważ każdy impuls śmierci przychodzi przez zewnętrzność. Pamiętaj, diabeł będzie cię atakował przez twojego zewnętrznego człowieka, przez twoją psychofizyczność. On nie będzie cię atakował przez wewnętrznego człowieka, bo on nie może. Diabeł nie ma dostępu do twoich myśli. On może ci zaaplikować różne rzeczy do umysłu, ale on nie może tam wejść. Rozumiesz? On nie może myśleć w tobie w ten sposób, ci powiem. On nie może, on nie zna myśli twoich też. On zna, on może poznać, on może ci włożyć do głowy pewne rzeczy, jeżeli ty je przyjmiesz oczywiście, i w ten sposób on może wiedzieć, o czym ty w danej chwili rozmyślasz, bo to jest psycholog, ten cały diabeł, niezły psycholog. Natomiast generalnie on potrzebuje twojej zewnętrzności, żeby podporządkowanej jemu, żeby mógł jakby wpuszczać do twojego, do ciebie śmierć. Ponieważ śmierć i każdy błąd przychodzi przez skoncentrowanie się na życiu zewnętrznym. Każdy impuls życia Bożego natomiast przychodzi przez wewnętrznego człowieka, przez życie naszego ducha. Także łaska, ona rozbudowuje naszego wewnętrznego człowieka. Taki jest jej cel, takie są jej założenia i tylko tak ona działa. A niweluje wszelką nadwyżkę działań zewnętrznego człowieka. Czyli łaska naszego zewnętrznego człowieka, ona jedynie utrzymuje w tym celu, aby on był nośnikiem i stwarzał warunki bytowania dla człowieka wewnętrznego. I tylko tak łaska działa. Chciałbym, żebyśmy nigdy nie przerzucili ciężaru gatunkowego łaski na życie zewnętrznego człowieka, bo to jest ogromny, ogromny błąd. 2 Koryntian 4:10. Drugi list do Koryntian 4:10 mówi do nas tak. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na naszym ciele się ujawniało. A więc widzimy, że śmierć Jezusa na ciele noszący. Taka jest dyrektywa. To co łaska będzie robiła? Łaska będzie doprowadzała do tego, aby śmierć Jezusa na ciele naszym nosić. Aby umartwiać nadwyżki psychofizyczne. Rozumiesz do czego? Łaska nie rozbucha ciebie psychofizycznie. Łaska nie zrobi z ciebie psychofizycznego gladiatora. Łaska będzie utrzymywała twoją psychofizyczność w ryzach. Ona nie będzie dawała ani jednego impulsu Bożej mocy do rozwoju czegokolwiek innego, jak tylko wewnętrzny człowiek, ponieważ tylko z wewnętrznego człowieka płynie źródło życia. Kiedy my blokujemy nadwyżki życia psychofizycznego, to wskutek tego blokowania uwalnia się w naszym duchu życie Boga. A więc im bardziej my trzymamy za mordę naszą psychofizyczność, używając jej jedynie do celów Bożych, tym bardziej życie Boga manifestuje się w nas. Tak działa łaska, przyjaciele. A więc im bardziej nosimy śmierć Jezusa na naszym zewnętrznym człowieku, tym bardziej życie Jezusa manifestuje się na naszym wewnętrznym człowieku. A nawet jeszcze przeczytamy 13 werset. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przed to powiedziałem, i my wierzymy, dlatego też mówimy. Łaska pobudza nas do tego, abyśmy mówili do naszej sfery psychofizycznej, gdzie jest jej miejsce, i tak też musimy żyć. Pamiętajmy o tym. To w ten sposób działa. Jeżeli my chcemy sukces osiągnąć, to my nie pobłażamy nadwyżką psychofizycznym. Tylko my nadwyżki psychofizyczne ociosujemy, przyjaciele, aby życie Chrystusa mogło się w nas manifestować, bo jest to od siebie zależne. Czyli im bardziej walić nadwyżki psychofizyczne w łeb, tym bardziej powstaje Chrystus w twoim wewnętrznym człowieku.
I Galacjan 2:20. Galacjan 2:20, list do Galacjan 2:20. Mówi nam tak: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze. A więc zobacz, do czego cię łaska doprowadza, do jakiego miejsca. Że obecne twoje życie w ciele jest życiem w wierze. A więc, żeby sięgać po źródła, do źródeł życia, musimy używać wiary. O wierze będziemy mówić za kilka odcinków do przodu. Natomiast chcę, żebyś to zrozumiał. A więc, reasumując, łaska, ona pobudza, jakby aplikuje i rozbudza życie Boga w naszym wewnętrznym, odrodzonym człowieku, czyli w naszym odrodzonym duchu. Łaska działa w ten sposób, że uderzając w nadwyżki psychofizyczne, podnosi naszego wewnętrznego człowieka. I to wszystko dzieje się przez wiarę. W ten sposób funkcjonuje łaska. Chciałbym, żebyś nigdy się nie mylił w tych dziedzinach. Chciałbym, żebyś zrozumiał, gdzie ona działa i żebyś nie mówił, że ta łaska to ona mi służy do takich czy innych jakichś tam nadwyżek psychofizycznych, jakichś takich dziwacznych zachcianeczek i żebyś nie dorabiał do tego doktryny. Zachcianki są zdrowe, zachcianki są piękne, zachcianki zawarte w naszych marzeniach, w naszych pragnieniach. To Bóg nam je włożył w nasze serce, mamy do nich pełne prawo. Natomiast to wszystko jest w tym gabarycie służenia wewnętrznemu rozwojowi. I tak te rzeczy wyglądają. Chciałbym, żebyście pomodlili się teraz ze mną. Ojcze, ja dziękuję Tobie za tych ludzi. Za tych, którzy słuchają tego słowa. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego człowieka, który słuchał tego słowa. Ja modlę się o manifestację Bożego życia w ich duchu. Ojcze, ja modlę się, aby za pomocą łaski rozbijali wszelkie nadwyżki psychofizyczne, Ojcze. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ojcze, uwielbiam Cię za każdego z tych ludzi. Ojcze, ja ogłaszam ochronę Twojej krwi, Jezus, na umyśle każdego człowieka, który przyjmował to słowo. W imieniu Jezusa. Amen.